Cześć, witam Was, Maciej z tej strony. Krótki film, dzisiaj taki informacyjny, no statystyczny. Zanim przejdziemy do tego koru, tego filmu, to zapraszam Was na podziemnetypy.pl. Zawsze to mówię, zawsze o tym wspominam, bo warto, żebyście się rejestrowali, obserwowali, jeżeli oczywiście jesteście w świecie bookmacherki i zarobek tutaj chcecie w jakiś sposób osiągać lub nauczyć się osiągać, to warto być na tym portalu. To, co się dzieje w ostatnich dniach, to przypomnę. Tutaj nasza topka, Vision i Mar 28. Obaj panowie, tenis stołowy, podobne ligi, chyba czeska Liga Pro, z tego co pamiętam. Cały czas uwidziona świetna forma. Możecie sobie zmieniać płatne i darmowe typy. Zachęcam do obserwacji. Tak samo w ostatnim czasie rekordy bije tutaj na portalu Mar 28. Dość sporo subskrybentów. Dobra seria ostatnio z tego, co widzę. Profil darmowy i profil płatny bardzo dobrze to idzie. I jeszcze profil ACO prowadzony u nas na Telegramie, ale do tego oczywiście wrócimy, więc możecie śledzić poczynania obu typerów. Tutaj w singlach typer Peter od piłki nożnej też całkiem spoko wynik, tylko ostatnia czarna seria trochę to popsuła. Mam nadzieję, że się odbijemy. I jeżeli jeszcze jedna kwestia woli przypomnienia. W ostatnim filmie, jeżeli ktoś nie obejrzał, przeoczył lub mu się nie chciało, no to zapraszam do obserwacji darmowych typów typera, o niku siatka, czyli wiadomo co typuje. Jest to głównie siatkówka, nie mieliśmy od siatkówki oj, bo od bardzo dawna kogoś sensownego do śledzenia jego gry. Mamy nadzieję, że będzie w porządku. To jest konto jego płatne, ale w zasadzie ten jeden typ był testowy, więc nie jest adekwatny do tego, co będzie, bo jeżeli typer sprawdzi się na darmowej stracie, to wówczas będziemy widzieć. Będziemy robić tutaj jakieś konto płatne lub być może pomyślimy o ACO. Zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie jest w porządku. Ten typ na 90% wszedł, bo wczoraj był też na Telegramie, tylko nie wiem czy tutaj czy w innej konfiguracji. Także ja rozliczę go pewnie poza nagraniem, ponieważ no, niższa liga siatkówki systemu czegoś tutaj nie wyhaczyć. No i szybko w ramach przypomnienia powiem, jeżeli coś Wam takiego nie rozliczy, to naciskacie takie zgłoszenie i wtedy ja to rozliczam zazwyczaj ręcznie. Zapraszam, na Telegramie macie typy od siatkarza i tutaj możecie go również obserwować, żeby dostawać na maila lub jeżeli nie wykupicie sobie maila, no to w zakładce Moi Typerzy będziecie to wszystko widzieć. Ja tu się zaloguję, Moi Typerzy, będziecie widzieć typerów jak macie, a jeżeli chcecie wszystko dostawać na maila, no to tutaj jest taka możliwość. Dobra, to tyle odnośnie podziemnych typów. Zapraszam Was jeszcze raz. Odnośnie naszej strony SBC jest tutaj kilka zmian. Ostatnio informowałem Was, wprowadziliśmy dwie nowe grupy. Singlej jako, ewentualnie konsultacje. Jak ktoś ma jakiś gruby problem, chce z nami pogadać poważniej, to zapraszamy. Bo w takie osoby celujemy. Statystyki zawsze sprawdzicie sobie tu, ale jeszcze w Syszy nie są aktualizowane, więc przyjdzie na to czas. Co do właśnie oferty i zmian, jak wiecie, mamy tutaj skanery kursów. Jeżeli klikniecie sobie tutaj, no to te wszystkie skanery, które na ten moment posiadamy, one są Airball, czyli do gry live, połowę tańszy, reszta po 300 zł. Skanery, jak one działają, znajdziecie w naszych filmach i live streamach. Jeżeli ktoś chce więcej informacji, to polecam tam, bo nie będę tego tłumaczył od początku, ponieważ nie miałoby to za długo by to trwało. Jest to mega narzędzie dla tych, co poważnie myślą o zarobku. No i w związku z tym zrobiliśmy fajną aktualizację na tych skanerach. Tylko przełączę ekran. I w zasadzie no, taki ostatni nasz post na Telegramie, że dodaliśmy nowe sporty: piłką ręczną, siatkówkę, darty, snooker i boks. Tych sportów oczywiście tam już wcześniej było, jak piłka nożna, hokej, sporty, koszykówka i tak dalej, i tak dalej. Sporo więcej, więc oferta już naprawdę jest bardzo duża. Szybkość jakby skanowania też wzrosła, bo my pokrótce porównujemy Azję z rynkiem polskim. Azja jest większym wyznacznikiem niż nasz polski rynek. Znaczy jest najbardziej jakby miarodajnym wyznacznikiem i względem tego porównujemy innych buków, gdzie padły pomyłki. Taki skaner zaoszczędza przede wszystkim dużo czasu, jeżeli mielibyście to ręcznie szukać, więc zapraszam. Co do skanera, no to jeszcze tutaj przeklejamy na Telegram od naszego zagranicznego partnera niektóre typy, które są na bazie właśnie naszych narzędzi, więc możecie sobie sprawdzać, jak to wygląda.
Zresztą zapraszam Was serdecznie na Telegram, bo tutaj, jak widzicie, dzieje się najwięcej ostatnio właśnie typ z tej siatkówki od siatkarza wszedł, no więc tam rozliczymy, bo to chyba to samo, 1 plus 1,5 seta, tak, więc pewnie rozliczymy tak samo, możecie sobie spojrzeć na historię, tutaj za moment przejdziemy do Mara 128, kolejny był typ na Telegramie z siatkówki, jest, możecie dołączyć w opisie w komentarzu, jest link do darmowego Telegrama, a jeszcze tutaj mogę powiedzieć o naszym takim partnerskim kanale, tylko muszę znaleźć, najpierw go muszę znaleźć, moment, dobra, jest i tutaj na przykład ostatnie typy właśnie z Waliubetu ze skanera wyszły w ten sposób, wszystko możecie śledzić tutaj za darmo, kanał ten dopiero się rozwija, więc chodząc do nas też znajdziecie odnośnik do tego kanału, więc zapraszam, dużo, bardzo dużo kontentu jest darmowego i tak wspomnę jeszcze, bo pytaliście, niektórzy z Was mnie pytali, czy wrócą wróci typowanie na YouTube? Wróci. Tylko ja chcę zrobić pewne przemodelowanie, zmienić praktycznie intro, żebym nie gadał ciągle, że polecam portal podziemny, typy wchodźcie skanery, tylko krótkie, wstępne, żebyście wiedzieli, co jest u nas i później krótsze filmy, częstotliwość o wiele większa, więc wróci typowanie. Ktoś pytał też o ligę holenderską. Myślę, że tak. Tylko po prostu czasowo muszę lepiej to zgrać, poukładać, bo nie zawsze to wychodzi. Dobra. To tyle, a teraz przejdziemy sobie do omówienia statystyk Marca 28. Tak jak wiecie, to jest właśnie ten typer u nas na serwisie. Dość duża popularność, ale też bardzo dobre wyniki. No i tak, kto zaufał tutaj temu typerowi, no to w listopadzie plus grudniu wyszło to w ten sposób. Tam był okres też darmowy. Po 27 kuponach mamy wynik taki, listopad, grudzień, średni kurs 5,12. Jest 148, no trochę tak anomalia, 70%. Bardzo dobry wynik. Tutaj symulacja, jakby to by wyglądało, gdybyśmy jedną jednostkę za dychę. No to jedną jednostkę za dychę 1139, no to naprawdę to jest dość dużo. Po spływie, gdybyśmy grali odważnie, 11 187, tutaj 7517 w grudniu. Ciekaw jestem, czy ta tendencja się utrzyma, czy Mar będzie tak dobry. Czy nie będzie tutaj jakiegoś zjazdu, bo na ACO mogą być czarniejsze serie. Tutaj mieliśmy chyba 6 porażek w rzędu. Niektórzy z Was, jeżeli nie potrafią czegoś takiego wytrzymać, to muszą się nauczyć trochę budżetem tutaj operować, bo jednak przy takich kursach to nie ma co liczyć, że to drugi, trzeci będzie trafiony. Single, tak samo znajdziecie na podziemnych typach. Jeżeli chcecie tutaj o typy ACO do Mara, no to na Telegramie też znajdziecie instruktaż, jak dołączyć. To są statystyki z grup premium, single darmowe, ewentualnie kontakt. No i cóż, mogę zachęcić, bo naprawdę warto. Jeszcze miałem przygotować jakieś kupony tutaj, żeby bardziej uwiarygodnić to, że sporo osób gra typy Mara, ale nie zdążyłem, być może następnym razem. Także tego, oby było zielono, dziękuję Wam i do zobaczenia już niedługo, mam nadzieję, że w filmach z typowaniem. I planuję też wznowić właśnie streamy, gdzie będziemy też operować na skanerach. O ile czas pozwoli na wszystko. Dobra, pozdrawiam, cześć.